sklepie pojawiła się paczka za 500 000 monet. 3000 FIFA pointsów. Proszę o ikonę urodzinową. Ikony urodzinowej niemal jest, karta urodzinowa jest na sam start tego odcinka Koke. Ej, to jest naprawdę udany początek. Bo jeszcze w środku... To jest naprawdę udany początek, w sensie... To jest naprawdę bardzo udany początek. Co prawda nie wiem, czy któryś z tych zawodników jest warty cokolwiek, ale trzy karty urodzinowe, masa foderu, to jest coś, co przygarnę z ogromną przyjemnością, tak samo jak pana Zinchenkę, witam serdecznie. Choć nie będę ukrywał, jeśli chodzi o Ukraińca, tego zawodnika na swojej lewej obronie chciałbym zobaczyć jako normalnego, niewypożyczonego piłkarza i mam szczerą nadzieję, że po dzisiejszym odcinku uda nam się go dołączyć do zespołu. Dla niego jestem w stanie wyrzucić Roberto Carlosa, dla niego jestem w stanie zmienić skład. Dla niego, no jestem w stanie zrobić wiele. Jak na przykład paczkę 20x82+, 2x83+, wiele paczek mam naprawdę przygotowanych na dzisiejszy odcinek, ale one i tak, no mogą dać mi Zinchenkę, ale zakończą się na pewno tym, że otworzymy paczkę, a w zasadzie pika z ikoną. A jeżeli to nie poskutkuje, to jeszcze w sklepie jest paczka z ikoną, więc słuchajcie, no nikt nie wie, gdzie ten odcinek nas zaprowadzi i też przy okazji mój portfel. Ja wiem jedno, na pewno opłaca się subskrybować ten kanał, bo widzę komentarze, jak na przykład ten, albo ten, które mówią jasno, że zasubskrybowanie kanału i zostawienie łapki w górę naprawdę oddaje. Więc ja bym na twoim miejscu nie ryzykował. Łapka nic nie kosztuje, subskrypcja nic nie kosztuje, a możesz poprawić swoje szczęście w paczkach. Zresztą spróbuj dać znać w komentarzu, czy przyniosło skutek. A ja po raz pierwszy od dawna ogrywam duplikaty w klubie. To miłe uczucie, dziwne uczucie. Zaraz trzeba będzie zacząć o nie dbać, żeby tutaj nic się nie marnowało. Ale najpierw piki. Jeden z czterech piłkarzy złotych 82+. Bonu. A w kolejnym mamy Trenta Alexandra-Arnolda. Niby duplikat, ale spokojnie, jakby mamy miejsce, żeby go przepalić. Bo dziś poza pikiem z ikoną bardzo chciałbym zrobić także tego pika Bega. Ciężko mi powiedzieć, jak to nazwać, ale podsumowanie SBC. Choć nie wiem, czy się to uda, dlatego ustalmy sobie na razie priorytet właśnie na ikonę, a potem będziemy się zastanawiali, co dalej. Ale na pewno foderu dzisiaj będę potrzebował naprawdę dużo, więc lecimy z kolejną paczką. 2x83+. Jest to walkout, ale niestety nie jest to karta urodzinowa nawet. Chociaż pominąłem Wojtka Szczęsnego. Jakoś to przeżyjemy. Ale tej paczki już na pewno nie będę pomijał. 20x82+. Nie ma niestety karty urodzinowej. Za to jest Heung-min Son, czyli 89 oceny ogólnej. Dobrze myślałem. To jest bardzo dobry traf. To jest wysoko zawieszony sufit. I nawet żeby tu były 86 i 7, ale żeby było ich bardzo dużo. Na to mam nadzieję. Jest Gertruda i dwa walkouty i w duplikatach masakra. Ale tak też czasem bywa. Moje szczęście po prostu stakuje się i ładuje na paczkę z ikoną albo na tę paczkę, gdzie mamy Francuza bramkarza. Ej, ja zapomniałem o panu Albanie Lafoncie, a ja w bramce normalnie mam Albana Lafonta w wersji inform, więc kurczę, 5 na 5. Ulala, oui, oui. Très, très bon, magnifique. To mi się podoba, Alban Lafont do Lamusa, a międzysłówki Alban Lafont i to się nazywa zmiana. Ale nawet bardzo ładnie to wygląda, żadnej karty złotej teraz, nawet żadnej karty inform. No, muszę powiedzieć, że całkiem nieźle. Chociaż z drugiej strony 89 oceny ogólnej do przepalenia kusi. Tak samo jak otworzenie tej paczki, bo ją otworzyć trzeba też dla tokenu, ale też ta zawartość może być niezła, bo ona wygląda naprawdę okej. Tu niestety chyba bez walkoutu, chociaż nie, mamy po raz kolejny Trenta Alexandra-Arnolda, więc stałego bywalca wszystkich moich SBC, ale mamy też token i to się liczy. I mamy Emersona Royala, no bo Koke tu już mam, wiecie, takiego na stałe, bez wypożyczenia, mi się trafiło. I teraz jak patrzę, ile miałem kart, a w zasadzie ile już mam kart w klubie, ile tych duplikatów się pojawia, to zmieniam zdanie. I choć pierwotnie miałem otworzyć tę paczkę za 2000, która jest dobrym wzmocnieniem klubu, ale nie. Otworzymy tę paczkę z ikoną, bez przedłużania, bez czekania, więc naprawdę, jeżeli w tym momencie jeszcze nie zostawiłeś łapki w górę, to zrób, bo ja trafiam... Maradona! Prawie. No, podania może ma jak Maradona. Dobrze, że mamy jeszcze tego pika. A w środku jeszcze...
No tamta paczka chyba bardziej mi by się opłacała. I to tak zdecydowanie bardziej. No, no mogli jeszcze mi chociaż tego Trenta dać w duplikacie. Cokolwiek. Bo tu na liście tych kart, które już mam, najlepszy jest Emil Forsberg. Po tej paczce to tak mogę mieć minę trochę jak ten Madueke, który tutaj czeka, żebym go zrobił. Ejeju, no nie oddało, widzowie, no nie oddało. Ale moja potrzeba foderu jest naprawdę duża, więc zanim zrobimy w ogóle jeszcze paczkę z ikoną i zanim pójdziemy o krok dalej, to otworzymy pakę za swapy. I akurat mam takowych 5, więc idealnie możemy zrobić tę 10 czy 20 razy 82+. I liczę, że ona odda nam tu naprawdę dobrze i dzięki temu... No może nawet starczy nam nie tylko na skończenie ikony, ale także fajnie by było, gdybym mógł zrobić tą kartę SBC do wyboru, chociaż o to będzie naprawdę ciężko bez inwestycji końców, ale zobaczymy. Trzymajmy kciuki na razie, żeby tutaj oddało dobrze, żeby pierwsza karta wysoko zawiesiła sufit, a inne żeby dowiozły. Nie ma karty urodzinowej, jest Toni Kroos, oj będzie ciężko o to, żeby tutaj było dużo walkoutów, ale zobaczmy, ja nie tracę nadziei, jestem pozytywnym kozą. I w tej paczce mieliśmy jeden walkout. Jeden. No muszę powiedzieć, że jak na razie to szczęście się tak mnie no niezbyt trzyma, tak delikatnie rzecz ujmując. No i gdzieś po drodze odbieranie jakichś nagród i tak dalej, wpadła mi tutaj paczucha całkiem przyjemna. Trzech piłkarzy 84+, to może jakaś ikona urodzinowa, kto wie. No nie, urodzinowej ikony nie ma, ale jest przynajmniej ktoś wysoko oceniony. No jest walkout, więc przyda się do ostatniego segmentu, jeśli chodzi o ikonę, więc to duży plus. Ale problemem tych wszystkich paczek jest to, że ja mogę powiedzieć, że to jest duży plus z punktu widzenia robienia SBC, a do tej pory poza foderem nie trafiliśmy no nic takiego wow. No oczywiście Almaun Lafont poleciał, to jest fajne trafienie. No ale on kosztuje 39 tysięcy w momencie nagrywania tego odcinka. Jeszcze warto wziąć pod uwagę chociażby fakt, że no nie wiem, otwierałem paczkę, gdzie była ikona mid. Ale między innymi ten Riquelme wylądował w ostatnim elemencie tego SBC. Ikona Prime, pośrednia lub Mistrzostw Świata 88+, do wyboru. No ja liczę, że ja tutaj będę mógł wybrać jakąś topową kartę. No dobra, i teraz już nie ma odwrotu. Otwieramy pika z ikoną. Nie ma żadnego duplikatu, to jest mega istotna sprawa. Zobaczmy sobie, kogo będziemy mieli w środku. Dobra, to pozwolicie, że ja sobie tą środkową kartę po prostu odpuszczę. No. 92 oceny ogólnej. Fantastycznie, świetnie. Proszę gro, nie rozczaruj mnie i może tutaj nie będzie rozczarowania. Dobrze, to mi się podoba. Zobaczmy w takim razie, co będzie po prawo. Świetnie. Fantastycznie, ikona World Cup. Super, zatem skupmy się już teraz na tej karcie po lewo, bo ona mnie interesuje najbardziej przez narodowość. Zobaczmy sobie od góry, byleby to nie była jakaś wersja Roberto Carlosa, jeśli chodzi o te mega karty. No bo Carlosa ja już mam. To jest chyba 90 oceny. On wygląda jak Pele? Przez przypadek za bardzo w dół Ale Pele by miał wyższy rating, to nie może być Pele. Patrzymy na dół. Fizyczność słaba, obrona słaba. Strzały za to do... Czy to nie jest Jarzinho może? Jarzinho? Czekajcie, no... Co my tu będziemy mieli? Zobaczmy dribbling. O nie. O nie, 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 nie. Tu nie jest dobrze. Jezus Maria, nie. Gro! Co ja ci zrobiłem? Mam pika z ikoną, wybieram Bobiego Mura. To świadczy o tym piku z ikoną. Ała! I ja nie wiem, po co ja to sobie robię, ale mamy jeszcze podsumowanie SBC. Może ono będzie w jakikolwiek sposób dobre. Jestem tylko pewien, że nie chciałbym tutaj trafić Mbappé, Man of the Player of the Month, jeżeli nawet się go da trafić, tego nie wiem. No i zobaczmy. To jest karta Futures Tarovelli. Fantastycznie. Teraz mamy tutaj kartę zieloną. Czy jest ktoś zielony, kogo bym chciał? Dimitri Payet robi mi dużą krzywdę, ale teraz pewnie już jest tak słaby, że to jest bez sensu. Fantastycznie. Proszę. Proszę, gro. Daj mi kogoś dobrego. Jest Centurion. Jest to bramkarz. Jest to Gulashi. Czas na ostatnią kartę. Proszę, żeby tu był ktoś dobry. Proszę. Zielona. Jakie są na to szanse? Jak to jest możliwe? Dwie paczki z ikoną. Tony paczek za duże FIFA points, jeżeli chodzi o to, co tam mogłoby być. I teraz to. A w zeszłej FIFA Hulit, Zidane. No sypało niesamowicie.
A w tym roku, naprawdę, no... Jakie są na to szanse, że tutaj nic takiego nie było? Aaaa!